Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na kanale. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy seryjkę z gry BAM Simulator, czyli symulator Menela. Generalnie grałem już w tą giereczkę przez kilka godzin na streamkach i to było już dobrych kilka miesięcy temu i troszeczkę gierki poznałem. Teraz już nie do końca pamiętam, jak się tutaj gra, ale mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie seryjkę i zostawicie masę łapek w górę oraz odsyłam do subskrypcji kanału. Moi drodzy, lecimy z BAM Simulator. 3, 2, 1, go! Intro! Z wiadomych względów nie zakładałem czapki, bo jest naprawdę, naprawdę ciepło, ale zaznaczamy sobie nową grę. Tutaj myślę, że będziemy mieli chyba, wydaje mi się, że normalne, bo tutaj mamy te różne poziomy trudności, tak? Pokojowy nie traci zdrowia, gdy bierniki potrzeb są puste, bla, 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 jakieś takie tego. Normalne to wiadomo, trzeba tutaj wypełniać, tam jeść, pić i tak dalej. Tutaj mamy trudny i tu w ogóle, nie, myślałem, że hardcora będzie. Nie, na normalnym sobie zagramy, na spokojnie, na spokojnie. Gierka jest naprawdę fajna, daje dużo możliwości, w tym jakiegoś tam później upgrade'u i jakoś ulepszania, powiedzmy, swojej bazy i tak dalej, więc naprawdę będzie ciekawie. A na razie będzie wstęp. Siema! Damn, you really don't remember a thing? I'm Carl, Carl Cardman, your best pal. At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Oh, and your brain, too. They cut out, like, half of it. Possibly more. No worries. I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. Yes, I'm Evita. You remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Okay. Musisz zdobywać żywność, napoje i złom, aby przeżyć, wiadomo. Okie-dokie. No to w takim razie, czekaj, bo to jak to się uderzało, nie? Bo tu mamy pięść normalnie, tu mamy blok. Nie, jesteśmy bardzo, bardzo hardkorowym tutaj Menelisławem, słuchaj, dobra, czekaj, rozwalamy. Nie ma nic, bang, tutaj nie ma nic, bang. Jeeej. Czekaj, bo koptałem, dobra. Hop, nom, nom. Jak to się jadło? Czekaj. E? E? Nie, 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 prawym? O, dobra, nie czytałem w ogóle nawet tego. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, you'll get away with all that worthless crap. Move on to the next one. Only one left. Let's hope for an apple core. Always eat your veggies. O, to, mam. Yeah, fruit. Whatever. Just eat it. Czekaj tu i spożyj, dobra. Muszę sobie przypomnieć sterowanie, to nie jest takie proste, panie. You look like you're going to die of dehydration any minute. Jak to się, to się jakoś rzucało chyba, nie? Nie? Ha! No upuść, rzuć. O właśnie, o to. O to mi chodziło od samego początku, kuźwa, żeby to właśnie rzucić, nie? I haja! Dobra. I kolejny worek. O, haja! Mam. Let's go. Czemu ja to zawsze kopię, ej? Nie! Czekaj, ja muszę sterować, bo ja cały czas klikam zamiast E klikać. W sensie, no. I tu możemy rzucić do niego. I wtedy on przetrzymuje jakby te przedmioty, nie? Tak. Ja już się w Menela zamienię, ja już nawet mówić nie mogę. Dobra, dawaj. Kopej to, kopej. Kopej. Nie, to trzeba przeszukać, dobra, sorry. Coś mamy tutaj? Dobry? Nic. It seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. Yes, I have the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now. Help yourself. Dobra, i bierzemy. No i dobra, tutaj mamy taki, powiedzmy, że schowek właśnie. I tutaj mamy jedzonko, mamy jakieś takie tutaj te skrapy różne, to jest cenne, to z tego możemy mieć złom. Ja sobie wszystko przypomnę, słuchaj, ja sobie wszystko przypomnę. Dobra, spożyj. Potrzebujemy się napić, tak? No to patrz. Tutaj, proszę bardzo, i tutaj paróweczkę sobie wpierdzielimy. Elegancko, dobra. I tutaj mamy Ctrl R, weź wszystko. Ale to nie o to mi chodzi, dobra, okej.
Your brain, then we need your special powers. You are the pigeon master. Władca gołębi. Your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps. To jest takie GTA, ale w świecie Meneli, wiesz. Squash them, that's what. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Okej, okay. Gierkę mamy zapisaną. No i... Kurde. To zaleciało mi jakieś tam kłaczki normalnie z tych koszy na śmieci, tak generalnie. Dobra, musimy stanąć za Karlem. Żeby tutaj, prawda, nie kop go, nie. What? Thanks for swatting that mosquito. I don't have any blood in me though. Dobra, nieważne. Łapiemy i to jest nasz zarąbisty środek transportu. Możemy też shiftem jechać o wiele szybciej, tylko bardzo ciężko się to steruje, ale nieważne, na pełny! Dobra, i jadymy. Selling out his friends. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Drogi śledzie, Medel jedzie. Czy mi się kurde wykańczała ta stamina, w sensie sprint? Ja nawet nie pamiętam, ty. Proszę się sunąć. Wózkiem jadę, ej. Przepraszam najmocniej. Mamy też policję, tam z policją można się klepać i tak dalej. Ja pamiętam, te elementy niektóre pamiętam, nie? O, siema mordo. Niestety zadania są oznaczone literkami na twojej mapie. Czyli tak jak to było w przypadku GTA, bo to jest bardzo mocno stylizowane na GTA według mnie. Wejdź w wyznaczony obszar, aby rozpocząć zadanie. Główne zadania oznaczone są literką C, jak Karl. A wszystkie inne jakieś tam inaczej, nie? I życie uliczne ukończone, proszę bardzo. Siemano. Hey, bug face! Shh, stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. 10 bucks. O matko, bożko, kochano, $10? I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah? What difference? 10 bucks. Fine. I wanted to show you how to harass people. Jak nękać ludzi o pieniądze. Tak jest. Poznajmy te tajniki mocy. Begging for money is done in two steps. First, you draw a message on a piece of cardboard. Then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Pamiętam, to fajne było. Je, normalnie, dobra, tab, żeby otworzyć, tutaj mamy żebrz, okej, i teraz musimy napisać coś, nie, no to mamy tak, daj, 5 zł, bo, że bu je tak kurde fele kurde fele o tak daj 5 zł, bo potrzebuję kurde fele. Akceptuj. Wynik A+, oczywiście, jak najbardziej. I teraz edytuj rysunek, grzebz. Dobra, i teraz idziemy. Dzień dobry. Halo. Dawaj hajs. Mordo, dawaj hajs. Dawaj hajs. O ty, dziadu jeden, taki jesteś? Czekaj. Proszę, kuźwa, mnie tutaj, jak ja potrzebuję. No i teraz bierzemy takiego gagatka normalnie i zrzucamy go tutaj. No i nikt go nie widzi, nic się nie stało, a my idziemy dalej. Dobry, witam. Sorry, but no. Chodź do tu.
Bang! Mocniej. Ha! I dobra, i posprzątany, dobra. I w końcu ktoś się zgodzi, nie? Halo, halo. O, dziękuję bardzo, pani bardzo miła jest. Halo, halo. O, to, to, to. Widzisz? Od razu pomogło widzowi. Od razu pomogło. Normalnie... To będzie się drogo kosztować, paniusiu! Normalnie, czekaj, ja tutaj mam stos, normalnie tu będą leżeć i to będzie dowód na to, że lepiej mi dać pieniądze, nie? Dawaj pieniądze. O, widzisz, no i od razu się rozumiemy, słuchaj, nie? Dawaj pieniądze. Kartą też można, przyjmuję, mam czytnik. No. Ty byłeś bardzo niemiły gościu. Ciebie tu muszę. Nie, ciebie tu muszę kuźwa. Nie. Hono tu, gościu. Hono tu. Gdzie ja ich zrzucałem? Tutaj ich zrzucałem, nie? Nie. Pyk. Ty, bo ja w takim tempie to nigdy tych 10 dolarów nie zbiorę. A nie ma problemu, nie przepiję, pani kochana. No dobra, już. Panie oficerze, panie oficerze, halo! Masz pan kuźwa pomagać normalnie potrzebującym, ty dziadu, gościu! Dobra, cię tu zara wezmę normalnie. Mam dwie gwiazdki, gonią mnie! Uciekam! Nie ma mnie, nikt mnie nie widział. Halo? Nie? Dobra, jest, byk. Tutaj, bardzo dobrze, super. Tu. Tak jest, dobrze. Teraz mamy dobrą pasę, widzowie, dobra pasa. Dawaj. Co ty tu kaszlesz, ty? O, widzisz, a teraz się udało. Dobra, mi się wydaje, że po prostu wystarczająco dużo razy trzeba męczyć danego przechodnia i wtedy ci daje hajs, nie? Dawaj. Pani kochana, no dawaj. No i... Tak my się bawić nie będziemy. Chodź tu. Uciekam. Run, Forest, run. Mogę się tu schować? Czekaj, nie, to jest butla, to się przyda. Kurwa, czekaj, butla. Karl, where are you? Karl, tutaj. Czekaj. Mnie tu nie ma, proszę mnie zostawić. Dobra, tędy, do parku, nie znajdą mnie w parku normalnie. No, nie mam staminy, kuźwa, staminy potrzebuję. Sio, proszę mi dać spokój, proszę mi dać spokój. Karl, help me. Nie tak. Jestem szybszy niż wiatr, szybszy niż sałata. Daj mi spokój. Daj mi spokój, panie policjancie, proszę mi dać spokój. Ja jestem tylko zwykłym Menelikszem, słuchaj, i ja tylko... No i się udało. Sorry, to nie byłem ja, dobra, i musimy dalej zbierać. Ja mam dopiero 5 dolarów, halo. Dziękuję bardzo. Halo, dzień dobry, witam. Nie ma problemu, słuchaj, nie, absolutnie, dobra, idziemy dalej, mamy 6. Mamy 6. Halo, dzień dobry. O ty, ciatu, ty. No. Dobra, poczekaj, ja cię później załatwię. Halo, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry człowieku, dziękuję. Tak jest. Już mamy 7 dolarów, dobrze. Powolutku do celu. No, nie mogę dogadać z ludźmi normalnie dzisiaj. Halo? Dziękuję bardzo, 8 dolarków mamy, dobrze. Jeszcze trochę. Potem będę bogaty, widzowie, nie? Potem, tylko na razie jeszcze jest ciężko, nie? No, żeż kuźwa jego mać. Halo, ty? Masz? Masz coś? Masz coś?
A, dziękuję bardzo. Normalnie, dobra, czekaj, w dalszym ciągu nie mam 10 dolarów. Nie, już jest 9, dobra. Jeszcze troszeczkę. Jest, mam 10. Okej, okay. Tylko gdzie to było teraz? Mapa? O, panie, halo? Nie zaznaczaj. Czekaj, gdzie to jest, gdzie to, koźwa, było, ty? Czekaj, halo? No wróć do szpiega, wszystko fajnie, ale... Ale gdzie był ten szpiegu? Ała! Gdzie był ten szpiegu, nie? Tutaj, na żółto? Może to na żółto, nie? To by nawet pasowało, może. Czekaj, czekaj, ja idę tu, normalnie. Czy on nie był przypadkiem gdzieś tutaj? Aha! Kuźwa, ma się tą pamięć normalnie. Dobry, masz 10 dolarów. Dziadu. Cały dzień to zbierałem, ej? Mhm. Twoje pierwsze 10 dolarów. Yeah. Znajdź skradzionego gołębia. Proszę mi oddawać mojego gołębia, ale już? Ale już? Lost something? You wanna get your precious birdie back? Nie martw się, mordzia, uratuję cię. O, ty, tyry, ty, ty, ty. Flip him back. Te. Masz, kuźwa. Nie ma problemu. Or better yet, on him. No, na. Hey, no, hey, no. Jakiś problem, gościu? No i dobra, no i dziękuję bardzo. No i to mi się podoba ta giera, nie? Jakby ta... Jesz mój gołobek normalnie. Cześć, bordzia. Nic ci się nie stało strasznego, chyba, nie? Make good use of him. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. Pani gołębiową. Pani gołębiowa, rozumiecie to, widzowie? Pani gołębiowa nam pomoże, będzie nam upgrade'ować kuźwa gołębie. Nie, nie pamiętam. O, ty. New toys, eh? Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye. O, ty dziadu, ty. O, ty dziadu, bredny, ty. Jak? Tab! Shuriken! Pigeon Shuriken będzie! It seems that you have recovered your Shuriken pigeon! You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors! It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head! Gra, naprawdę, you can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster! Mhm. Mm. Normalnie. Jo! Shuriken! Shuriken! No i pięknie, dobra. Jadymy. Jadymy. You wouldn't get your special pages. Oh shit. You haven't visited. Już mam jedną gwiazdkę, ledwo, kuźwa, tego ja przez przypadek, pani, ja przez przypadek. Ja przez przypadek! Proszę mi dać spokój, ja przez przypadek. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Na 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 na. Na. Nie ma mnie. Już? Już? No i bardzo dobrze. Okej, to idziemy dalej. Tam jest dużo czerwonych kropeczek. Będą wrogowie, mówię wam. Gdzie to było? Tutaj? Że tu? A, że tu. Czekaj, pyk. Ej, gołąb! Aha. Gołąb! Aha. Gołąb! I... Wow! Gołąb! O, ty, nie trafiłem. Dobra, czekaj. I gołąb! Aha! Jeszcze raz gołąb! Gołąb mocy! Tak jest! Gołąb shuriken! Hi. Tak to się robi, kuźwa, i teraz do...
u oceanu i nie ma dowodów, nie? Jakby. I ciebie też, gościu, chodź tu. No i dobra, i dziękuję, dobranoc. Dobra, jedziemy do tej pani gołębiowej, nie? Pyk! Nie mogę tym skakać, kurde. Dobra, na żółty punkcik z drogi! Z drogi, śledzie. Oho, pamiętam tego typa, nie? Pamiętam tego typa, to był taki większy, większy typo, nie? Bugs for life! I can't believe she kicked us out. I was sure she wanted to buy it. It's you! How did you? Come on, Bugs, swarm him and take him out! Wyobrażacie sobie takiego turbo. Turbo. Fuck! Turbo, normalnie tego. Nie to! Tab! Tu, shuriken! Czekaj! Moment! O, teraz. Normalnie cię zrobię. Czekaj. Hajo! Nie ma! Powalony, gościu! Bang! O, nie, on jeszcze żyje! Bang! Dobra. I jeszcze i bang! Dobrze? Czekaj! Bang! Czekaj, dobra, nie żyje. Jeszcze tego czadziada dorąbać. Oj, nie przejdziesz, bo samochody. Let's go! Nara! Ale silny ten nasz medel, no nie ma co. No nie ma co, bardzo silny, dobra, okej. Tu mamy to, wszystko się zgadza. Dzień dobry, pani gołębiowa. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Pani gołębiowa, kopelat. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Oh, what a sorry sight. It used to be so huge. Now it is so small. Jest takie dwuznaczne. Talking about its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. Dokładnie, no. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon coop. Mm-hmm. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Mm-hmm. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, spoko, pozbieram z koszy normalnie tako. Whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. Mm-hmm. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Nie ma problemu. Now go. Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge, for old time's sake. Okej. Okay. Klatka dla ptaka, proszę bardzo, ukończona. No i tutaj możemy sobie kupować jakieś tam, prawda, rzeczy, nie? Proszę bardzo, na przykład kostiumy, co nie? Bardzo fajne, może się przydać. Albo tutaj mamy na przykład nasionka. Co tutaj w ogóle z tymi nasionkami byłem? Zastać te nasiona w donicy, aby wyhodować kwiaty dekoracyjne. A, dobra, to pod dekoracje byłem. Myślałem, że to będzie pod jakieś upgrade'y. Nara, baba! Nara! Okej, gdzie teraz w takim razie? Tam mamy pod C typowo tą jakby misję główną. A musimy teraz budować ten gołębnik cały, nie? Czyli w zasadzie chyba tak czy inaczej musimy polecieć teraz do tego całego... Do tego całego... No, znaczy do głównej misji typowo, tak? Żeby faktycznie tutaj ogarniać...
Ja pamiętam, tutaj ten ziomek to miał jakieś takie zadanie na zasadzie, że tam weź oszaj, nie wiem, 50 ludzi na przykład albo coś. Nie było mnie to na... Sorry! Szybko. Pyk. Robię to. Siedź. Dobra, już nie jestem ścigany. Siema, mordo! What do you want, Pukestain? What's up with free materials, huh? Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Go and ask my competition for freebies. They can afford it. All my customers already left for those fuckers. They're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook to a hand! Idiots! My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite! Take that silly car of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait! Okay. Sorry, I'm a little bit short-fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal? Deliver a small package, and I'll provide you some free stuff, huh? Nie ma problemu, mogę robić za kuriera. Great! Here's a thank you gift for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck! I hope you enjoy fireworks! Yeah! Dobra, jademy. Musimy dostarczyć specjalny prezent. Tylko trochę będzie ciężko, bo mi się stamina będzie kończyła. Ale okej, okay. Dobra, to będzie chyba to na żółto, nie? Zaznaczone. Alonicy widzę, tam. Ojej, Uniu. Ojej, Uniu. I ja ci to mam w minutę dostarczyć? Jak ja to robiłem wcześniej, to ja nie wiem. Nie mam sprintu, panie! Nie mam sprintu! Proszę się odsunąć! Mam bardzo niebezpieczny wózeczek! Nie mam czasu jeść teraz! Teraz jest kuźwa misja! O, panie, to jest... Jeszcze nie jesteśmy! Jeszcze nie! Daleko jeszcze? Tak trochę! Dobra, chyba zdążę, nie? No nie mam teraz kiedy zjeść gro! Daj mi spokój! Muszę dowieść paczkę, ej! Nie, cicho, nic się nie dzieje, słuchaj, proszę się nie przejmować. Jesteśmy na miejscu, let's go! 27 sekund, to luzik! Luzik, bluzik! Oh yeah! Never! Speaking of balloons, let's blow! Wandalizm, panie, 4 gwiazdki! Jesus! To będzie ciężkie, ale dobra. Lecę. Tu się schowam. Tu mnie nie znajdą. Boy. Dobrze. Będzie, normalnie. Już? Yeah, let's go, mamy to. Czekaj, to ja teraz bym sobie coś zjadł swoją drogą, nie? Bo ja tak trochę głodny jestem. Zjedz, wypij. Elegancko, jedziemy dalej. Normalnie. Dobra, czyli misja zrobiona. Teraz musimy wrócić do tego klauna, żeby dało nam jakieś surowce, ała. Żebyśmy mogli odbudować gołębnik. Żebyśmy mogli nadać naszym gołębiom niesamowitych zdolności, jakichś kurcze supermocy i tym podobnych właśnie tak. No, to jest właśnie to. To jest właśnie kwintesencja tej gry, rozumiesz? Musisz zbudować gołębnik, żeby twoje gołębie miały supermoce. Po prostu, tak. To jest, to ma wiele sensu, widzowie. To ma bardzo wiele sensu. Dawaj, panie, mnie tutaj do niego. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś się... Gdzie ty, żeś się skitrął? A ten tu jest, a ty w mojej bazie, ta? Okej. That was bombastic. Bombastic. To fulfill my part of the bargain. I installed a recycling box in your face. See what works. Tak jest, mamy do recyklingu. Cyk, pyk. I z tego będziemy mogli sobie zbierać różne, prawda, rzeczy, złomy, niezłomy i tak dalej. Bo wiadomo, też możemy sprzedawać, mieć po prostu hajs, a to się też przyda. Bo potrzebujemy przecież mieć jedzenie, picie i tak dalej, nie?
construction. Dobra, i teraz w sumie, czekaj, bo to jest, tutaj muszę ci wrzucić do tego, do Karla, nie? Tutaj tak samo, cyk, i tutaj tak samo, cyk. Elegancko. Man, you are strange. Anyway, if you want to craft repair kits, you're gonna need a workbench. Warsztat. Dobra, R. Tu mamy ten tryb taki budowy, tu mamy powiedzmy granice, gdzie możemy coś tam budować i tak dalej. I potrzebujemy warsztatu, czyli tab. I tutaj mieliśmy wszystko, no właśnie, dobra, czekaj, użytkowe to będzie? Nie, to nie będzie użytkowe. Wait a minute. Produkcja, warsztat. Tak jest, dobra. Tu mogę postawić tak po prostu? Nie, to chcę postawić, czekaj, ja chcę postawić warsztat w ogóle. Dobra, postawię tu obok tego, nie? Może tak będzie okej. Pyk, dobra, mamy to. I tu możemy wytwarzać różne, najróżniejsze rzeczy, rozumiesz, normalnie. Czy jakieś tam zestawy naprawcze, inne takie, nie? Zresztą właśnie, muszę zrobić zestaw naprawczy. Bang! Czekaj, wytworzone przedmioty są automatycznie umieszczane w Karlu. Czyli biorę stąd, cyk. Kuźwa, jak to było? Weź jeden, cyk i pek. Chyba nie, no napraw. O, teraz się udało, dobra, jakoś tak... Rzuciłem niepotrzebnie zamiast naprawić. Dobra. Tak, będę dostarczał prezenty, normalnie będę dostawał surowce. Możesz teraz kupować materiały od pana Yelu. Yelu. Możesz ulepszać swoje umiejętności gołębiowe w gołębiniku, czyli to co wam mówiłem, że supermoce gołębie będą miały. I didn't like the part where I was a living bum, but I am glad that it worked out in the end. Yeah. Huh? Gołąb. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Dobra, przyjdzie na to czas w następnym odcinku, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z BAM Simulator, czy też symulatora Menela. No, będzie się tutaj troszeczkę działo, bo później jeszcze będzie więcej, wiecie, tam zbierania, kraftowania, ulepszania, wzmacniania tutaj tej naszej, powiedzmy, że bazy, żeby tutaj faktycznie była odporna na wszelkiego rodzaju ataki innych grup menelskich, no i generalnie tego typu rzeczy. Także to i więcej w następnych odcinkach. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Do następnego, trzymajcie się i pa pa!